Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj zaczynam nagrywanie kolejne, 28 marzec. Może dzisiaj będzie fajnie, bo uda mi się doładować może internet, ale jeszcze to wszystko nie wiadomo. Dopiero będę za 3 dni pewna, ale nagrywania robimy. Idziemy z Amelką na spacer tutaj do pobliskiego lasu. Zobaczyć, trochę się rozerwać, bo powiem Wam, 3 dni siedziałam zamknięta w kamperze i szukałam, jak doładować internet. Zobaczymy, czy opłacało się to siedzenie. Jesteśmy w mini lasku, tak jak mini. Oj, trochę inne powietrze tu jest, powiem Wam. Chociaż to jest taki mały lasek, to tu już zaraz ulica idzie i po drugiej stronie też. A ja, wiecie, dlaczego tu wchodzę? Idę zobaczyć, bo tam na mapkach Google przed nami widziałam taki wjazd między drzewa. Oj, tu widać jakieś, nie wiem, czy to dziki. Czy tutaj w ogóle są też dziki w tym kraju? Nie znam się na tym. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, że są dziki, bo to tak wygląda trochę. A więc tak jak mówię, idę tam do przodu zobaczyć, bo jak będzie na plaży robić się gęsto, to planuję uciec właśnie w te drzewa. Zobaczymy. Musiałam zawrócić, ponieważ nie dało się tam przejść tyle zielska. Nie chciałam ryzykować wchodzić w to zielsko. Idziemy teraz właśnie wzdłuż ulicy. Zobaczyć, może jeszcze jakieś miejsce takie ciekawe da się do przejścia. A jak nie, to dopiero jak ruszę kamperem będę mogła w tamte miejsca zaglądnąć. Gdzie co? Tu jest jeden wjazd na plażę, a tu po drugiej stronie można tutaj wjechać. Już tu raz wjechałam wcześniej, bo myślałam, że coś ciekawego tu jest, że droga jest jakaś. Chciałam sobie zobaczyć. No ale teraz idziemy zobaczyć, że jakby kamperów będzie się robiło tak tłoczno, ale nie za ciekawe tutaj miejsce, bo pełno tych worków, śmieci. To nieprzyjemne, ale lepiej czasami uciec gdzieś i być samemu, niż wiem, że inni piszą, że lepiej powinnam być, no, że powinnam szukać Polaków, tylko nie jest to tak łatwo, jak się każdemu wydaje, poszukać Polaków. Ja w tej chwili nie skupiam się na szukaniu, tylko skupiam się na tym, żeby zabezpieczyć siebie i Emela. Weszliśmy, widać pole. Ktoś coś tu uprawia. Pod palmą sobie w razie czego może odpocząć. Widać, ile jest tutaj rurek nawadniających. A tu zobaczcie, jaki piękny stos. Nie wiem, czy to worków, nawet nie podchodzę, czy to same worki, czy tam jeszcze jakieś inne śmieci są. I właśnie wszędzie pełno tych materiałów z pól. Wszędzie lata po wszystkich krzakach. Jak widzicie tam w krzakach. No nie wiem, czy teraz przybliżyłam, o, pełno jest tego. Znalazłam taki placyk. No ale tam daleko widać ulicę, więc tak naprawdę byłabym widoczna na tym placu dla wszystkich przejeżdżających, więc na pewno nie tego szukam. Wyjdziemy tutaj, widzę, na jakąś górkę, bo z tego placu jakby nie ma wyjazdu, tylko tak jakby tutaj wjazd na tą górkę. Idziemy więc zobaczyć, co jest na tej góreczce.
Oj, Tamel, po 2 tygodniach wypuszczenia z okolic kampera biega co sił. O, tu jakaś chałupinka chyba stała. Jakiś domek. Nie wiem. Ktoś mieszkał? No tak może. A tutaj pieszysz tu mieszkał? Uważaj na gwoździe. Co? No widać ten. A tutaj jest pieszka. No piesek tutaj. Jak widzicie, zapadłam się w tą dziurę. Mało dobrego orła nie wyrżnęłam, ale jakoś udało mi się pozbierać na 4 nogach. Zebrałam się. Na brunetę. Przynajmniej śmieci się do czegoś przydały. Puszka. Do puszki w czasie deszczu nalała się woda i kicie sobie wypiła. Daleko patrząc się, widoki są bardzo piękne. Aż się chce. Ale zobaczcie, co tu jest przed nami. Tak wygląda blisko. A Amelka naprawdę szczęśliwa. Wyganiana. Ale znając życie, dojdziemy do kampera, to i tak będzie cały czas ganiała, ale już czeka ją też nauka dzisiaj. Jeszcze. Często się zastanawiałam, skąd oni biorą tą wodę na tych polach, a teraz właśnie pierwszy raz przechodzimy i widzę, że tutaj jest podłączenie. Nie wiem, czy każdy ma swoją tutaj wodę wykopaną, czy po prostu gdzieś tam podłączenie do miasta. Amelka nawet takim zwykłym tunelem jest zainteresowana. Później może pójdziemy drogą. Może dostaniemy się do tamtego domu, co wcześniej z przodu go oglądaliśmy. Zobaczymy. Po tych dzisiejszych deszczach, dzisiejszych już prawie ponad tydzień pada, co jakiś czas się zastanawiam, czy jest jakaś tu rzeka, ale widać, że tylko błoto. Po rzece nie ma śladu. Może pójdziemy sobie korytem rzeki. To przynajmniej ten nie będzie roślinności. W sumie i dzisiaj w nocy całą noc padało i wczoraj pół dnia. Zobaczcie, jak jest sucho, że mimo takich intensywnych opadów nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle wody. Z tej strony widać, jak nurt wszystko niósł. Krzaki. A tam chyba jest dodatkowe dla samochodów, dlatego. No tam pewnie samochody też przejeżdżają jak coś, żeby czyścić. Widzicie? Tyle się uzbierało tego syfu przez te ostatni czas. No jest błoto, jest, no bo przecież w nocy padało. Tutaj padało. Całą noc, no jeszcze w ciągu dnia padało przecież. No i patrz, Amelka, rzeka płynęła tu sobie dzisiaj. I tam, no i wszystko już ten. Twarde jest podłoże. Kamyczki widać niosła rzeka. A my sobie teraz idziemy korytem rzeki, bo tam, gdzie wchodziliśmy, to akurat obok była właśnie koryto rzeki, więc spokojnie sobie będziemy mogli przejść.
z takiego szerokiego koryta. Jak widzicie, pobojowisko niezłe tych wszystkich śmieci. Rzeczka zmienia się w takie wąskie. Już jesteśmy niedaleko morza. W sumie tej ulicy, bo pod ulicą tam też płynie ta rzeka. Ale sporo widać tego wszystkiego naniosła rzeka. Widać też, jaki poziom był, jak wysoko. Ja tutaj nie chodziłam w czasie deszczu, a przyroda robi swoje. Takim tunelem, można powiedzieć, z roślinności idziemy. Gdzieś tutaj jest też niedaleko dom, który wcześniej z przodu go pokazywałam. Zobaczymy, może uda nam się teraz od tej strony dojść. Ciekawe, czy ta rura kanalizacyjna tędy idzie, czy to zostało tutaj aż przez tachane przez wodę. Mamy też przeszkodę. Musimy przez drugą taką rurę przejść. A tutaj płynie woda. Aha, czyli... Ja stąd. Czyli zostało tak jakby przerwane. Where the movie started, fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. Jak dużo jest tutaj odłamków muszli. To taka jest nawet duża jedna. Zejście. Pewnie woda tędy spływa. A tutaj tam jakiś pan idzie na dole. Co idzie? Pan. Tam na dole, jak myśleliśmy. A tu? No. I zdobyliśmy kolejny szczyt. Mały, bo mały, ale jest. Chociaż jeszcze nie całkiem. Amela. Chyba w takich pomieszczeniach przed domem
zbierali wodę. Nie wiem, czy pitną w ogóle, czy po prostu na ogródek. Kicia, nie wskocz tam. Nie, chodź tu. No jeszcze by tam nie wskoczyła, to już bym jej nie wyciągnęła. Bo jakbym miała ją wyciągnąć stamtąd, drabinę bym musiała szukać. Zeszliśmy sobie po takich schodkach. Aha, tutaj wejście jest do tego budynku. Ale ja tu do góry tutaj się chodzi. Minie jakiś. Czekaj, wejdę pierwsza, zobaczę sufit. Ja też chciałam. Ja powiedziałam, że najpierw pierwsza zobaczę sufit. Chyba wyraźnie mówię. Widać w porządku ten sufit. A co tu się stało? Nic, tak się zastanawiam, czemu taki budynek został zostawiony. Niestety latarki nie wzięłam. Tu widać chyba zamurowane okna. Dobrze. Poczekaj, Amelka, tu. A ty chodzisz schodki? Patrzę najpierw, czy one są dobre, czy nie zapadną się. Dobra, chyba są dobre. Cały tynk, wszystko odlatuje. Widać, no, ale sufit widać w dobrym stanie i w ogóle. Amelka, ja pierwsza wchodzę i ty czekaj. Tak, super. O, korniki tu już pracują w tych deseczkach. Idę bardzo pomału. Sprawdzam. No naprawdę, tutaj widać jest tego wszystkiego. Jaskółki tu sobie urzędują. Widać taka szafa. Piękny widok z okien. O, tu się to wszystko ciągnie. O, tu kolejna taka szafa widać. Idziemy pomalutku. Widać naprawdę, albo ta rzeka, co tym korytem szliśmy, kiedyś musiała może tak wylać mocno i po prostu zniszczyła ten dom. No i oni już nie chcieli już po prostu remontować. Takie dwie szafy w wejściu. Rozpatrzę się tutaj, co jest. O, to kolejna klatka schodowa. Kicia sobie tą klatką schodową przyszła. Teraz w tej chwili to ptaki mają schronienie. O, ale tu ptaków. Już tam nawozić nie będę, ale tu nieźle mają do popisu. Oj, tu wszystko, te drzwi, ja tego nie dotykam, nie otwieram. To po prostu ptaki mają naprawdę świetny dom w tej chwili. Widać tarasik. A
którędy ta kicia tu przyszła, że ona tu się znalazła. Jakieś tam jeszcze wejście widocznie, gdzie tam Amelkę zostawiłam. Na razie ja tu sobie wszystko sprawdzam, ale widać sufit, wszystko i podłoga jest w dobrym stanie, w sensie takim, że nie widać żadnych dziur ani tego, że się coś tu zawala. Idę teraz w kierunku już Ameli. Trochę coś mi się przyczepiło do buta. Może być. Tu kolejne takie pomieszczenie. No sporo jest tych pomieszczeń. I tu widać, ptaki naprawdę sobie nieźle urzędują. Jeszcze chwila, Amelka. Jeszcze jedno pomieszczenie. Widać ostatnie kafelki, które tu są. Widać, wszystko odleciało. Ale nie ma tu żadnego kominka, nic. Czyli tutaj ogrzewania nie było. Ale mini mnie wystraszyła. Kafelka się obruszyła. I mini mnie wystraszyła. Aba. Ja schodzę. Amela trudno poogląda sobie na tym, na wideo. No już schodzę do ciebie. Powolutku. Bo te schody są zasypane śmieciami. Więc trzeba uważać, żeby się nie pośliznąć gdzieś na którymś schodku. A tutaj wzrost coś rzucił. Jak tutaj ktoś mieszkał. No, jak się wyprowadzali. To co? Pewnie, jak się wyprowadzali. O piasku cicia chodzi. Mogę już iść? Nie, to czekaj jeszcze. Czekaj, zobaczę tu. Jeszcze raz wejdę dalej. Aha. Tu jest piwnica. I to tędy ta Eli do mnie doszła. A nawet widzę, zaraz zobaczę, musiałam sobie latarkę włączyć. Jestem tutaj w dolnych pomieszczeniach, ale to nie była piwnica, bo widzicie, tu są zamurowane okna wszędzie na dole. Więc to było na pewno też, tu widzę, resztki deski zostało. Tu było wejście do tego domu od przodu. A tu jest, tędy do mnie kicia przyszła. Wtedy widziałam te schody. No, wszędzie jest tutaj, okna są pozamurowane. I w sumie tutaj akurat na dole jest widać kominek, więc tu się pewnie dogrzewali, jak było zimno. A to płyty. Tak się zastanawiałam, co to jest. Ale było tutaj sporo światła, bo jest naprawdę bardzo dużo okien w tym pomieszczeniu takim. To w sumie raz, dwa, trzy, cztery okna. Tak jakby tutaj był taki hol i drzwi. To jest ten. Idę. A tu była zaraz przy holu ten. Kuchnia. Zaraz, Amelka. Stój tam, rzecznik, kuchnia. Też tutaj taka szafa, w której pewnie spiżarka to była. A tu zobaczymy, co to było. Tu też jakaś szafa. Butelek, jakichś pojemników plastikowych. Sporo. A tu.
sporo takich widzę szaf, czyli oni chyba szaf w pokojach nie mają tak jak my. I dobrze, przynajmniej tutaj jakaś spiżarnia musiała być, ale też jest, okno było, więc było widno. A jeszcze jest kominek, też widzę. Czyli też tutaj może dogrzewali. No ale to nawet widać, żeby jakby nigdy nie było palone, tak to jest świeże pomalowane, nawet nie widać. Pokażę, że to jest kominek, bo jest komin. Nie nagram chyba komina. Zobaczymy. Sama zobaczę, czy coś tu widać. Sporo buteleczek. No, ale nie widać tu nawet takiego zalania. No jest pełno śmieci. Pełno wszystkiego. Ale szczerze nie widzę tu śladów zalania. Więc coś tu innego się musiało wydarzyć. Ostatni tydzień morze tak szalało. Nie wiem, czy mnie teraz nie słychać, bo wiatr straszny, ale jeżeli coś, to wytnę, a muzykę puszczę. Ale cały tydzień morze jest wzburzone. Zobaczcie, ile śmieci zostało wyrzuconych, ile gałęzi.